nieba. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Shalach Enochal, Ishaloch Alam Alay, Lelach Alam Aloy, Ishaloch Enam Alach Enolay, Adonai, Adonai, Yishuchal lachenon, Yishuchal amecheton, Yishaloi, Yishuchal melchaloi, Yishalochenoi, Lechasholechenoi. Umiłowany Królu, miłości ukrzyżowana, prosimy, abyś otwierał nas na kolejne tajemnice Twojego serca, Twojej męki, Twojej miłości. Poprzez kolejne teksty z Ewangelii według świętego Mateusza, mówiące o Twojej męce miłości. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. To pokarm dla nas na teraz. Maryjo, Matko Boska Bolesna, Męczennico Miłości, która byłaś od początku męki swojego Syna, szczególnie pod krzyżem, stawiaj się za nami. Miłujemy Boga w Tobie i Ciebie w Bogu i razem z Tobą ukrzyżowanego. Miłość moja ukrzyżowana jest. Miłość moja zraniona jest, miłość moja niekochana jest. Tak wołali święci Franciszek, ojciec Pio, Katarzyna Emerich, Józef Menendez i wielu, wielu. Rozdział 26 od wersetu 69 Ewangelii według świętego Mateusza. Zaparcie się Piotra. Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna,
i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zawiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje trzy razy, się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole Krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał. Panie,
kiedy spędziłeś noc w ciemnicy, sam. Strażnicy cię upokarzali, nie podali wody do picia, bluźnili. Rano ci złoczyńcy zaprowadzili pod wpływem decyzji arcykapłana i starszych ciebie do Poncjusza Piłata. Wydali w jego ręce, myśląc, że od razu skaże ciebie na śmierć, żeby było na niego, że to on podjął decyzję, nie oni tak naprawdę, o śmierci twojej. Judasz widział, że wszystko, co się dzieje, nie idzie w tym kierunku, jaki oczekiwał. Zdradzili go i oszukali arcykapłani i faryzeusze. Poczuł, że jest najgorszym człowiekiem na ziemi, bo wydał swojego Pana. Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Rzucił srebrniki, nie chciał ich mieć w swoich dłoniach. Oni cynicznie powiedzieli, co nas to obchodzi, to twoja sprawa, twój problem. Nas to nie interesuje. Nie jesteś nam potrzebny. Weź sobie te srebrniki. On jednak nie chciał, więc wzięli je i kupili pole na grzebanie cudzoziemców. Zgodnie z prawem, ale miłosierni, Panie Jezu. Zabili ciebie, chcieli cię zabić. Ciebie, który jesteś królem miłosierdzia. I uczynili to w końcu bezwzględnie, bezlitośnie. A tutaj okazują, że są miłosierni wobec cudzoziemców, biorąc te pieniądze Judasza, które mu dali, splamione twoją przenajświętszą krwią, na tych pieniądzach była symbolicznie twoja krew, to znaczy zapłata za krew. Tak o tym powiedzieli. Nie wolno ich dawać do skarbca świątyni. Są zapłatą za krew. Czyli sami przyznali, że przelali twoją krew niewinną, że są winni, że to jest zapłata za krew twoją, za twoje życie. Wszystko się wypełniło, o czym prorokował Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników za płatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela i dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał. Wszystko się wypełnia. Kiedy jest się z Bogiem, to wszystko wypełnia się według Twojej przynajświętszej woli, Panie. Wszystko wypełnia się tak, jak o tym mówi Słowo Boże na Twój temat i na nasz temat, kiedy idziemy za Tobą. Nie chcemy Cię zdradzać, wydawać, sprzedawać za 30 srebrników, ani zapierać się Ciebie, jak Piotr. Chcemy być wierni, żyjący w przyjaźni, miłości z Tobą. Więc wybacz to wszystko, co było przeciwko Tobie w naszym życiu całym, szczególnie w tych ostatnich miesiącach czy dniach. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Kolejny fragment. Jezus przed Piłatem. Werset 11, 27 rozdziału.
Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie. Także namiestnik bardzo się zdziwił. Panie, ty przyznałeś, że jesteś królem żydowskim. Wobec namiestnika Poncjusza Piłata nadszedł ten moment w czasie męki. Jestem królem. Jestem Panem i Bogiem. Ci fałszywi, zepsuci ludzie, arcykapłani, starsi, potępiali cię, pełni furii i obłędu, wynikającego z nienawiści i pogardy do ciebie, a ty milczałeś. Nawet Piłat był zdziwiony, że się nie bronisz. Tyle znają przeciw tobie kalumni, tyle paszkwilów, a ty milczysz, oddajesz się Ojcu Niebieskiemu. Daj na łaskę, abyśmy zwyciężali zło milczącą miłością i milczącą modlitwą, poddaniu we wszystkim Twojej woli, tak jak Ty podałeś się Ojcu. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze.
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Panie, jaka niezwykła i piękna jest Twoja postawa wobec arcykapłanów, starszych faryzeuszy, wszystkich innych Twoich nieprzyjaciół, tego całego tłumu opętanego rządzą Twojej śmierci. Chociaż byli tam także ludzie sprawiedliwi, którzy nie zgadzali się na Twoją śmierć. Chcieli Cię uwolnić, ale ich głos był za słaby. Była tam Maryja, Jan, Maria Magdalena. Na pewno wołali, że Jezus zasługuje na wolność. Na pewno wołali, że jest niewinny, sprawiedliwy. Ale tłum w szale opętańczym krzyczał na krzyż. Krew Jego na nas i na nasze dzieci. Czyli, że biorą, Panie, odpowiedzialność za Twoją krew niewinną na siebie i na swoje dzieci, wnuki, kolejne pokolenia. Jakie straszne słowa. Czyli, że są winni oni, nie Ty. Piłat był przerażony. Wiedział, że Jezus jest niewinny, sprawiedliwy i dobry. Że ci z zawiści, nienawiści Go wydali. Że wydali Ciebie, Panie. Że chcieli uwolnienia Barabasza. Myśleli, że... Piłat, że kiedy będzie wybór między Tobą, Panie Jezu, a Barabaszem, wybiorą Ciebie. Barabasz był zbrodniarzem, zepsutym zbójem, zdemoralizowanym człowiekiem. A jednak wybrali go, a nie Ciebie. Jaki zdemoralizowany był ten tłum. Ale to wszystko jest związane z grzechami całego świata, wszystkich ludzi. Dlatego ten tłum krzyczał w imieniu ich wszystkich. Niestety, ten tłum krzyczał także z powodu naszych grzechów. Wybacz nam i całemu światu, Panie. Wybacz naszym bliskim. Wybacz także naszej wspólnocie. Wybacz grzechy duchownych. Wybacz również i moje grzechy i zaniedbania. Wybacz, Panie. Przepraszamy Ciebie. Nie chcemy wybierać Barabasza. Ale wybrać pragniemy Ciebie, Mesjasza, Sprawiedliwego. Więc Piłat był przerażony tym, co się dzieje. Wstrząśnięty. Nie wiedział, co ma czynić. A żona przysłała jemu, Panie, ostrzeżenie, żeby nie przyczynił się do śmierci Twojej. Bo w nocy widziała Twoje cierpienie, Twoją mękę. Ciebie, którego nazywała Sprawiedliwym. Niewinnym. Ona była rzeczywiście kobietą sprawiedliwą, prawą i uwierzyła w Ciebie i przyjęła Ciebie jako Mesjasza. Wybrali jednak Barabasza, a Ty byłeś ubiczowany, wydany na śmierć, na ukrzyżowanie, ale przyjąłeś to z miłości do Ojca, z miłości do nas, do każdego z nas. Jezus, objawione serce Boga, najczulsze, zranione dla mnie, Jezus, objawione serce Boga,
zranione dla mnie, dla mnie, Jezus, objawione serce Boga, najczulsze, zranione dla mnie, dla mnie, Jezus, objawione serce Boga, najczulsze, zranione dla mnie, dla mnie, Jezus, objawione serce Boga, najczulsze, zranione dla mnie, dla mnie. Wysłuchajmy jeszcze ostatniego fragmentu z tej Ewangelii, z tego rozdziału. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Upluduszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Twoje cierpienia, rany związane z cierniem, koronowaniem, cała kohorta kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset żołnierzy zgromadziło się koło Ciebie, aby Cię wyśmiać, pobić, upokorzyć. Rozebrali Ciebie, Twoje szaty, odebrali Ci, a nałożyli płaszcz szkarłatny, zniszczony, płaszcz wariata, płaszcz szaleńca, płaszcz, który kiedyś należał może do kogoś bogatego, ale teraz już był tak porwany, zniszczony. Kpili sobie, że jej wyglądasz jak król. Pluli, pili, brali trzcinę, którą ci włożyli, jakbyś miał berło, i uderzali. Panie, w duchu całujemy Twoją świętą głowę, Twoje święte oczy. Chcemy duchowo wyciągać ciernie z Twojej głowy, które wpiły się z powodu naszych grzechów. My chcemy z miłością i wielką czcią mówić: tak, Panie, witaj, Królu Żydowski, Królu miłości i miłosierdzia, Królu Królestwa Niebieskiego, Królu Królów, Królu Grzeszników, Królu zranionych, ukrzyżowanych jak Ty. Potem włożyli Twój płaszcz, odprowadzili Ci na ukrzyżowanie. Dokonało się. Kolejne cierpienie, rany, krew wylewające się z ran
I to wszystko dla nas, tak wielkie obfitości. Morze męki. Wielkie męczeństwo umiłowanego Odkupiciela. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz adoracja w ciszy, a o 20:00 będzie kolejna medytacja. Tym razem w oparciu o objawienia męki Pana Jezusa błogosławionej Katarzyny Emerich.